Pełni do czasu wdzięczności za godną najwyższego uznania postawy ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka oraz propagowanie idei honorowego Królestwa. Z okazji Światowego Dnia Królestwa proszę przyjąć najlepsze życzenia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zdrowia, które potrzebne jest Państwu jakże szanownej działalności. Co dzisiaj jest za dzień? Co tutaj się działo? Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest 14 czerwca, ale w naszym centrum uroczystość dla honorowych dawców krwi zorganizowaliśmy dzisiaj. Chcieliśmy dzisiaj odznaczyć i wyróżnić i podziękować zasłużonym honorowym dawcom krwi, ludziom, którzy z dobroci serc, nie patrząc na splendory, na podziękowania, oddają krew dla ratowania zdrowia i życia innych ludzi, bo jak wszyscy wiemy, krwi nie możemy pozyskać w żaden inny sposób, tylko z dobroci serca płynącą krew od drugiego człowieka. Zdrowy, dorosły człowiek może bardzo, bardzo wiele. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi zdrowych, dorosłych do przychodzenia i być może za kilka lat spotkamy się tutaj z Państwem i będziemy mogli mówić właśnie o Waszych osiągnięciach. Dzisiaj mamy też tutaj taką wyjątkową rodzinę z terenu działania naszego centrum. To jest rodzina, gdzie 13 osób oddaje krew, a dzisiaj 14 osoba. Pan Sławomir Łabudek jest takim inicjatorem tego rodzinnego oddawania krwi. Oddaje krew on, dzisiaj pierwszy raz jego żona. Już długo oddaje krew jego córka, jego zięć, jego 3 siostry, 3 szwagrów. 2 siostrzenice i 2 siostrzeńców. Proszę sobie wyobrazić, ile taka rodzina w sumie uratowała ludzkich istnień. Serdecznie za to im też dziękujemy. Czemu tak późno? Nie wiem. Teraz jest taka okazja, Światowy Dzień Dawcy Krwi. To jest takie święto rodzinne, że mąż mnie namówił dzisiaj. Zastrzyków się nie boję, igieł się nie boję, także wiedziałam, że to przeżyję. Nie wiedziałam, jak to będzie po oddaniu, jak mój organizm to zniesie, ale było naprawdę wszystko spokojnie. Obsługa tutaj jest taka super, że naprawdę wszystko dobrze. Już teraz Pani będzie regularnie oddawała krew? Tak, będę regularnie oddawała krew. I naprawdę polecam wszystkim, to naprawdę nic nie boli. Jeszcze Łabudek jak nie...